Witajcie, z tej strony oczywiście Wilwix i witam was w kolejnym odcinku, oczywiście spadku. No to co, wracamy do tej serii po długich miesiącach i zaczynamy oczywiście kolejną akcję. Przede wszystkim musimy odczepić kultywator naszej pięknej niebieskiej 60 i jedziemy po sadzarkę do kartofli od naszego dalszego sąsiada. No i co mogę wam powiedzieć, no trochę mnie nie było, ale wracam, lecimy oczywiście z tematem, spadek musi być. Trzeba go kontynuować i oczywiście lecimy z tematem. Jak sami dobrze wiecie, dzisiaj kończymy siewy oraz całą wiosnę. Ogarniemy jeszcze nawozy, ale to na spokojnie. Przede wszystkim musimy posadzić dzisiaj owies oraz będziemy sadzić kartofle. Czemu zaczynamy kartofle w pierwszym sezonie? Z tego względu, że mam tak po prostu ochotę. Tak o. Dlatego, że za 3-4 sezony, jak chodzi o farminga, zrobimy sobie oczywiście buraki cukrowe i później zobaczymy, w co pójdziemy bardziej. Czy w zboża, czy właśnie w takie okopowe. Ale oczywiście czas to zweryfikuje. A my się oczywiście musimy wykręcić. No, trochę mały ma ten plac Stefan. No ale nic, za flachę to pójdzie. Też chcę nasz kartofle kupić, bo nasz dziadek miał muala kartofle, jak chodzi do sadzenia. No a jak sami widzieliście, no trochę tych kartofli mamy. Jeszcze musimy w tym odcinku je zapakować na przyczepę i mu to zawieźć. Zobaczymy, ile dostaniemy, bo w cenach się aktualnie nie orientuję, ile to wszystko idzie, no ale zobaczymy, bo jednak chcę też sobie posadzić w tym sezonie dużo kartofli. On ma 10 pól, więc no trzeba mu jednak dostarczyć towar. No i co, jesteśmy oczywiście już na naszym podwórku. Oczywiście sobie elegancko cofniemy powolutku. Oczywiście przygotujemy sobie sadzareczkę, żeby już było. Aj, już porysowane. No dobra, może się nie skapnie, powiem, że w kamień wjechaliśmy na polu. Jakoś to będzie. Gasimy, wychodzimy. I teraz, gdzie jest wiaderko? No, tu nie ma. Gdzie jest wiadro? Tu? Gdzie jest? O, tu jest wiadereczko. No i elegancko. Bierzemy wiadereczko. Ło. No i dobrze, samo się napełniło, teraz tylko musimy sobie wejść do środka, bo jednak Tiger działa od zewnątrz, więc trzeba wejść do wewnątrz. No, no dobra, i teraz no, fyk. I myk całe wiadro. Ale pamiętam, że całe wiadro nie wchodziło. Jak już napełniamy wszystkie maszyny, to jeszcze się oczywiście siewnik, wróć, rozsiewacz sobie napełnimy nawozem, żeby po prostu ta akcja przebiegała pomyślnie i sprawnie, a nie będziemy jedno do drugiego przesiadać się, wkładać i tak dalej. Lepiej zrobić wszystko naraz i dziękuję. Ciekawe, ile tego nawozu w ogóle tam wejdzie. Czy zaś niecałe wiadro i no i koniec w sumie, no. Chociaż nawoz nam styknie na drugi sezon, nie narzekam. Zrobimy sobie wszystkie nasze pola. Ło, kaj było to wiadro. Tutaj sobie lepiej je chycimy. Na kucaku podchodzimy do kartofli. Napełniamy i sobie zostawimy to na sadzarce z tego względu, że jeżeli nam braknie, no to sobie na polu uzupełnimy. No i co, wchodzimy do naszej pięknej, o, czekajcie, tu sobie przejdziemy i wchodzimy do naszej pięknej 30 w M pakiecie, odpalamy i lecimy na pole. I teraz tak, mam pomysł na te pole taki, żeby nie zrobić pół na pół, tylko trochę się tym pobawimy, ale to oczywiście zobaczycie, o co mi dokładnie chodzi. Bo stwierdziłem, nie będę jednego pola poświęcał na kartofle, skoro i tak już większość pól mamy już posianych. Wykorzystamy to jedno pole. Oczywiście ja nie zamierzam jakoś tam pół pola sadzić tych kartofli. No trochę posadzić je na początek, bo i tak te kartofle, które mamy w naszej spiżarce, pojadą do sprzedania. I jakiś już zarobek będziemy mieli. Myślę, że może się uda te 5 koła już mieć na koncie, bo jednak trzeba inwestować dalej. No trzeba kupować pola przede wszystkim, no bo jeżeli będziemy stali w miejscu, no to nie będziemy się aż tak rozwijać, a jak nie będziemy się rozwijać, to dalej będziemy jeździć takim, jak jeździmy ciągnikami. Chociaż nie narzekam, ale jednak tego sprzętu by trochę się przydało lepszego. Jakieś nowe półki, kultywatory, nie godą, że fest nówka blank i no wiecie, takie już. I po prostu level wyżej, żeby nie było przesady. No ale sobie teraz sobie wyznaczę mniej więcej miejsce, ale myślę, że właśnie po prawej będą kartofle, po lewej będzie jęczmień. Po prawej stronie wystarczy, myślę, że będzie wystarczająco miejsca. Tak jak już mówiłem, nie chcę za dużo tych kartofli siać, więc myślę, że takie poletko nam styknie. Podzielone pole na 3/4, więc to będzie idealna proporcja, jeżeli chodzi o to. I myślę, że tak na spokojnie nam się to będzie opłacało. W następnym sezonie posadzimy kartofle na tym małym, długim polu, bo to będzie aktualnie najlepsze rozwiązanie. Z tego względu, że nie trzeba będzie tak bardzo się zawijać i tak dalej, będzie to w miarę prosto zrobione.
I powiem wam, że będę z tego naprawdę zadowolony. Szklarnia w ogóle idzie, żeby nie było. Szklarnia jest włączona, więc wszystko elegancko tam rośnie. Myślę, że tak, no na żniwa to już będziemy zbierać plony ze szklarni i sobie je oczywiście sprzedamy, bo jednak musimy w tej serii też zarobić. To nie jest wiadomo od zera, że zaczynamy od zera i jak największy zarobek, no ale fajnie by też było zarobić na spadku, bo jednak te pieniądze się przydadzą nam na paliwo, na różne maszyny, na nowe siewniki i tak dalej, bo jednak nie będziemy stali w miejscu. Myślę, że taki ursusik by się tu fajnie sprawdził. No ale pierwszy taki duży zakup, który zrobimy w tej serii, no to oczywiście będzie kolejne pole, bo jednak potrzebujemy pól. Bez pola będzie naprawdę lipa, a jednak więcej pól nam nie zaszkodzi, bo on oczywiście na sprzęcie daje elegancko sobie radę i nie aktualnie nie narzekam. Oczywiście jest to początek serii, no ale jednak chciałoby się mieć takie większe ciągniki i tak dalej, żeby można szybciej to uprawiać, no ale ten klimacik, no klimacik jest naprawdę fajny. No i wiecie co? I teraz właśnie stwierdziłem, że zmienimy trochę koncept i sobie tak, o, jeszcze przedzielimy te pole, że będzie owies, kartofle i owies. Kartofle będą na środku, no trochę ciekawie, niestandardowo, ale zobaczycie, że to będzie fajnie wyglądało. To mogę wam zagwarantować, że to naprawdę będzie fajnie wyglądało. Właśnie, z tego względu wiem, bo to już było nagrane i drugi odcinek sobie już czeka na spokojnie na obróbkę, więc wiem, jak to będzie fajnie wyglądało. No i tak, następny odcinek to będą żniwa. Zaspoileruję wam to, bo dzisiaj zrobimy całą akcję wiosenną. No i polecimy jeszcze z nawozami i dziękuję. To tyle, no bo tak, zwierząt nie mamy, kur nie mamy i tak dalej, więc wiecie, no trochę mało mamy do roboty w tych pierwszych sezonach. Wiadomo, będzie więcej pól, będzie więcej tego wszystkiego, no to oczywiście będzie więcej i kontentu, co by nie mówić. Oczywiście nasza 60 z... Ło, kibel się wywalił, ale dobra, kij z nim, zostawimy go tam. I jedziemy oczywiście zasadzić nasze piękne kartofelki. Myślę, że to długo nam nie zajmie, to będzie akurat szybka bardzo akcja. Ale w następnym sezonie właśnie to jedno pole musimy poświęcić już, jeżeli chodzi o kartofle, bo chcę jak najbardziej się z tym uporać, jak najbardziej zarobić na tych kartoflach i w ogóle zobaczymy, czy to jest opłacalne. Nie sprawdzałem tego ostatnio, w ogóle nie sprawdzałem, czy to jest opłacalne, czy nie, te kartofle farmingu, ale pokonamy się już niebawem oczywiście, więc oglądajcie kolejne odcinki oczywiście spadku, a my sobie oczywiście robimy dalej. No trochę na pole Stacha wjechaliśmy, ale Stachu się nie dowie, czy tam później na dożynkach flacha się postawi, będzie cacy, żeby nie było, że my tacy hultaje z miasta przyjechali, pali spadek po dziadku i teraz tutaj korzacą. No nie, tak nie będzie, no ale trochę na te pola się już wjeżdża, no bo jednak trochę sobie nie umie tej odległości zrobić. Co tu się stało? Czekajcie. I właśnie o tym wam mówiłem, teraz to widzę, że tu trochę ten kształt będzie nieregularny z tego względu, że ja sobie... No wiadomo, tu GPS-a nie ma, no niestety, no w Ursusie nie ma GPS-a, może być, ale to wiecie, takie już naciągane. No i niestety trochę nam się krzywo zrobiło, pod względem pola robiliśmy to prosto, no ale wiecie jak to jest. Niby prosto, a później tak średnio wyszło, no ale cóż zrobimy. No tak już te pole będzie, ale zobaczycie, będzie ciekawie przynajmniej kształt tych kartofli i ogólnie owsa. Zobaczcie, trochę to śmiesznie będzie wyglądało, ale naprawdę ciekawie. No i co, mamy posadzone, no kartofli bardzo mało było, no ale nie narzekam, jednak więcej kartofli będziemy mogli sprzedać. No i co, lecimy z nawozami. Tak jak mówiłem, będzie ciągłość, cały czas będziemy teraz działać, jeżeli chodzi o pola. No ale co, odbezpieczamy zaraz nasz piękny rozsiewacz i lecimy z tematem. Oczywiście piękny kos, wiadomo, też będziemy poplon siali kosem na jesień, po żniwach, ale to zobaczycie oczywiście już w kolejnym odcinku, bo myślę, że żniwa i taką akcję stricte pożniwną zrobimy w jednym odcinku, ale to zobaczymy oczywiście. No i co, trochę tego nawozu ubyło, ale nie za dużo, tak szczerze wam powiem. Myślałem, że tego nawozu pójdzie więcej na to pole, ale sami widzicie, procentowo mamy już 70% w zbiorniku, no ale te pole nie jest aż takie duże. Chociaż tak patrząc z drugiej strony, to jest największe pole, które mamy, więc jest dobrze. Wiadomo, też od tego naszego sąsiada po prawej stronie odkupimy te pole, bo jednak no przydałoby się takie pole, takie połączyć te dwa pola. No i wiadomo, że dzięki temu będziemy mieli jedno duże pole. No i będziemy mogli sobie zrobić taką dróżkę, żeby od razu przejeżdżać na polną, a nie jechać właśnie ulicą. O, tutaj jest nasze wiadereczko, uzupełnimy mu to kartoflami, żeby już nie było. Tacy nie jesteśmy oczywiście, i tak go rozliczymy za to, żeby nie było. Ale za flachę, jeżeli mu to uzupełni, no to będzie miał
za takie wynajęcie tego mi, a reszta kartofli sprzed domu mu i będzie cacy. No i tak, trzeba sobie ten mały dzyndzelek zrobić. Odpalamy, lecimy, żeby nie było. Pyk, no dobra, już kij z tym. Nie będą wiedzieć, że to my, nikt nie widział, nikt nie słyszał. I jest elegancko. Dobra, tutaj sobie przelecimy nawozem. Oczywiście też kartoflone też przelecimy nawozem, żeby nie było, żeby wszystko elegancko rosło. No sobie tak przelecimy to wszystkie nasze poletka wokół. Ale my jeszcze mamy łąkę, ja o tym zapomniałem, ale ostatnio patrzyłem i mamy jeszcze łąkę. Ona jest trochę od nas oddalona, no ale mamy łąkę, czyli mamy kolejne pole, więc trzeba będzie w to pójść. Myślę, że na stricte po żniwach to ogarniemy. No i tak, będziemy mieli oczywiście zboże i tak dalej. I co zrobimy oczywiście z słomą? Zrobimy to, że wymienimy na obornik. Wiadomo, będzie mniej obornika niż słomy damy, no ale tak już to wygląda. I myślę, że to będzie sprawiedliwy deal. Nasz dziadek oczywiście leciał cały czas obornikiem od znajomego gospodarza, więc my tak samo pójdziemy do tego gospodarza, powiemy, że to jest ta sama zboże, słoma co od dziadka, pradziadka i tak dalej. Wiecie, to jest taki zaprzyjaźniony gospodarz, więc pójdziemy pyk, pyk, pyk i nawet możemy dostać tyle samo obornika, tyle co damy słomy, bo jednak od naszego dziadka zawsze brał. Wiadomo, rok czeku, no ale jesteśmy, może jeszcze nie wziął się kogoś innego, jak chodzi o tą słomę, więc naprawdę będzie ciekawi i taką akcję też sobie zrobimy w tym sezonie, bo jednak będzie to fajnie wyglądało. No trochę mamy rozgardiarz na naszym pięknym gospodarstwie, no cóż, tak już bywa u mnie, ale sobie podjedziemy teraz przyczepą i tak jak mówiłem i zapowiadałem, musimy przygotować przyczepę do w sumie transportu, bo musimy załadować oczywiście nasze kartofle, wszystkie w sumie zrobimy, żeby nie było, musimy zrobić oficjalne można powiedzieć ważenie, no ale to wejdziemy do ciągnika i zobaczymy, ile litrów kartofli mamy. Wiadomo, mógłbym zrobić klasycznie, że przerywam w połowie i tyle i widzimy się w następnym odcinku, ale chcę, żeby to było legitnie tyle, bo na początku kartofli tyle jest i tyle. Żadne dodawanie kartofli nie wchodzi w grę, bo jednak chcę się tym pobawić. Jeszcze tak chyba z 2-3 wiadra nam to wejdzie, żeby było piękne, wyzerowane i przygotowane przede wszystkim na później wykopki, żeby jednak tu było elegancko wszystko przygotowane. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, no ale co, ostatnie wiaderko wjeżdża i co, zamykamy. No i sprawdźmy, ile łącznie mamy kartofli, wsiadamy, 4 koła kartofli i elegancko i widzimy się w następnym odcinku. Naaa!